prostu było związane ze stanem wojennym. To znaczy wtedy się wszyscy z grubsza biorąc wyłączali lub też się bardzo włączali. Ponieważ ja nie znalazłem możliwości, żeby się włączyć, czy nie znalazłem powodu, więc się wyłączyłem. No. Takie odizolowanie bohaterów Dekalogu od polityki na pewno miało związek ze stanem wojennym, z całą pewnością. Tak. To na pewno, to znaczy to w takiej szerszej perspektywie, że w ogóle wyeliminowaliśmy politykę jako temat, jako zajęcie jakiekolwiek, jako w ogóle jako rzecz, która jest istotna. O, tak bym to powiedział. Ponieważ była bardzo istotna, przekonaliśmy się, że nic w tej sprawie nie możemy zrobić, wobec tego uznaliśmy, że jest wobec tego nieistotna. Mhm. Ale co jest w takim razie istotne w Dekalogu? Bo ja miałam wrażenie, że bohaterowie Dekalogu po prostu jakby samotnie walczą z trudnościami życiowymi, z jakimiś tam swoimi... Tak, oczywiście. Tak. Tak. No wszystko jest istotne poza polityką. Wszystko. Mhm. Czyli samotność jest istotna, ale i miłość jest istotna, ale i brak miłości jest istotny, i poczucie bezradności jest istotne. Wszystko to jest istotne. Polityka jest istotna, ponieważ jej nie ma. Polityka się przejawia tylko w takich absurdalnych i bardzo drugoplanowych epizodikach, które właśnie trudno nazwać polityką, a raczej można by powiedzieć, że możemy wtedy zaobserwować skutki polityki, to znaczy skutki głupoty polityki. Możemy zaobserwować w tym, że nie ma wody, albo winda nie chodzi, albo ludzie nie mogą sobie poradzić z najprostszymi rzeczami, prawda? Znaczy, że życie jest źle zorganizowane, jest głupio zorganizowane. Nie, ja nic takiego nie uważam, bo wie pani, ludzie próbują różnych rzeczy. Ja sam wiele filmów robiłem, które były zdecydowanie na styku dokumentu i fabuły. I to mnie bardzo interesowało przez jakiś czas. Tu jest kilka aspektów w tym, co pani mówi. Moim zdaniem te filmy nie mają nic wspólnego z dokumentem. Z dokumentem tak, jak ja go rozumiem. Ja rozumiem dokument jako jakiś film dokumentalny, generalnie biorąc, który w Polsce przez jakiś czas miał pewne znaczenie, w latach 70., 60. i 50. także. I też oczywiście miał pewne znaczenie w Anglii, zwłaszcza przed wojną. To dla mnie, chociaż te filmy nie są dokładnie podobne, to dla mnie jednak jest to zawsze, ten film to jest zawsze stosunek autora wobec rzeczy, które zdarzały się naprawdę. Które zdarzyły się naprawdę. Niezależnie od tego, czy one są odtworzone później. Znaczy rzeczy, które się zdarzyły. One są, trudno powiedzieć, że to jest, trudno nazwać by pani, że na przykład ktoś kogoś kocha, że to jest fakt. No po prostu ktoś kogoś kocha, to się zdarzyło, prawda? Nie nazywamy tego faktem. Wobec rzeczy, które zdarzyły się naprawdę, wobec spraw, które naprawdę miały miejsce. I teraz film dokumentalny oczywiście, który nie jest czystą rejestracją, bo czysta rejestracja jest nudna i nikogo nie interesuje, jest zawsze znalezieniem stosunku autora do tego, co się zdarzyło naprawdę. To jest film dokumentalny. Więc wobec tego w Dekalogu nie ma żadnego dokumentu, ponieważ tam się nic nie zdarzyło naprawdę. Wszystko, co tam się zdarzyło, zostało przedtem wymyślone, prawda? Wobec tego zasady nie ma to nic wspólnego z dokumentem. Z drugiej strony, zupełnie innej strony, patrząc tutaj w Polsce, bardzo wyraźnie zarzucano tym filmom, że są zupełnie oderwane od rzeczywistości. A więc zupełnie nie są dokumentalne. Nie tylko nie są dokumentalne, ale dla wielu tutaj ludzi w Polsce były niewiarygodne. Niewiarygodne. To znaczy, że to się nie może zdarzyć, to się tam zdarzyło. Co już jest następnym stopniem, prawda? Bo coś jest, może być prawdziwe, czyli jest dokumentalne, zdarzyło się naprawdę, prawda? Tak. Drugi stopień to jest wiarygodność. Mogłoby się zdarzyć. Tak. Otóż w moim przekonaniu mogłoby to się zdarzyć, co się zdarzyło w Dekalogu, we wszystkich jego odcinkach, czy we wszystkich jego nawet najmniejszych elementach. Natomiast dla bardzo wielu krytyków w Polsce to nie mogłoby się zdarzyć. W ogóle. Wszystko było wymyślone. Czy większość rzeczy była zdecydowanie wymyślonych, czy nawet używając słowa bardziej pejoratywnego, takich niewiarygodnych, opowiedzmy. Aha. Wymyślonych, czyli gorzej mówiąc niewiarygodnych, co już jest wyraźnie pejoratywne. Ale oczywiście jest też jeszcze inna, jest też inna perspektywa do tego wszystkiego i można by powiedzieć, że wtedy możemy mówić o pewnym dokumentalnym zapisie, to znaczy jeżeli gdzieś w filmie, mimo że historia jest fikcyjna, bohaterowie są fikcyjni i do wszystkiego są wydajecie aktorzy i łzy są z gliceryny, prawda, a nieprawdziwe, to istnieje pewnego rodzaju zapis czasu, prawda, taki zapis powiedzmy temperatury czasu, jak to w tym momencie ludzie żyli.
No i teraz tak z tego punktu. Tak, z tego punktu widzenia patrząc, można powiedzieć, że w jakimś stopniu wydaje mi się, że ten dekalog jest zapisem jakiegoś czasu, jakiegoś momentu, jakiejś chwili w Polsce w danym momencie, prawda? Oczywiście on dotyczy spraw bardziej szerszych czy bardziej uniwersalnych niż takie wydarzenia, w które ludzie są codziennie uwikłani przez konieczność życia, prawda? Powiedzmy, że są troszeczkę to konieczność życia w określonym czasie, w określonym miejscu, w określonym systemie politycznym. Czyli to, co w Polsce się nazywa, nie wiem zupełnie jak to jest po angielsku, obyczajowość. Fotografowanie obyczajowości. Tym, czym na przykład w Anglii zajmuje się fantastycznie zresztą Ken Loach, prawda? To w jakim stopniu dokumenty, ten dekalog taki właśnie jest. To znaczy on jest zapisem jakiegoś ludzkiego życia w jakimś tam momencie. W danym momencie. I wtedy oczywiście można mówić, że on jest bardziej dokumentalny dużo niż na przykład trzy kolory, prawda? Które są zdecydowanie bardziej oderwane od codzienności. A przynajmniej pierwszy, trzeci z tych kolorów, drugi jest może troszkę bardziej, powiedzmy, z gatunku dekalogu, to znaczy z gatunku takiego filmu realistycznego, opisującego dany moment w danym miejscu, w danym czasie, w danej chwili, danych ludzi, prawda? W dekalogu użył Pan różnych kamerzystów do każdego z odcinków tego serialu. Czy była to świadoma decyzja, czy po prostu chciał Pan dać szansę nowym talentom, czy uważa Pan, że użycie różnych kamerzystów jakoś tam miało wpływ na efekt wizualny? Nie, no oczywiście, że to jest świadoma decyzja, wie Pani, to w filmie jest mało rzeczy, które są robione nieświadomie. Znaczy czasem to się zdarza, że się zrobi coś tak obok, po prostu tak akurat wyjdzie, ale bardzo mało rzeczy jest naprawdę nieświadomych. Oczywiście, że była to świadoma decyzja, to nie był serial, to był cykl filmów. Ja myślę, że to się różni w jakimś stopniu od serialu jednak. Znaczy zamysł tego cyklu się różni od zamysłu serialu. Tak. To jest troszkę bardziej skomplikowana sprawa, co to jest w ogóle cykl serial i jakie zasady rządzą jednym a drugim, jeżeli w ogóle są jakieś zasady, które rządzą cyklem. Myślę, że są. Można by je tam nawet sformułować. Oczywiście, że to było świadome i to nie polegało na tym, że chciałem dawać szansę jakimś młodym talentom, bo w większości byli to operatorzy, z którymi już albo pracowałem, albo sami zrobili bardzo dużo rzeczy przez wiele lat. Tam było raptem jeden czy dwóch młodych, właśnie dwóch młodych operatorów, jaki z którymi miało nie pracowałem. Wpływ miało taki, wie Pani, że po prostu, znaczy generalnie biorąc, chodziło mi o to, i to w ogóle był jeden z najlepszych pomysłów, jakie miałem w dekalogu, żeby obsadzić to różnymi operatorami. Ponieważ to filmy były robione w jednej produkcji, jeden za drugim, a nawet często jeden zachodził na drugi, a bardzo często nawet jeden zachodził na drugi, który zachodził na trzeci, czyli krótko mówiąc, zrobiliśmy często zdjęcia do trzech filmów naraz jednego dnia. To po prostu pozwalało nam się trochę mniej nudzić. Krótko mówiąc, ponieważ to jest strasznie, przynajmniej dla mnie, nudne zajęcie, reżyserowanie. Więc jak przychodzi nowy operator, to wszystko się zmienia natychmiast. Wszystko się zmienia, ponieważ nowy operator ma inny stosunek do wszystkiego. A ponieważ to jestem nie tylko ja, ale też i kilkadziesiąt osób ekipy, więc każda z nich po miesiącu, dwóch, trzech, pięciu pracy oczekuje czegoś ciekawego. To coś ciekawego może przynieść, przynoszą oczywiście nowi aktorzy, bo zawsze przychodzą do każdego z filmów nowi aktorzy, ale też i przynosi nowy operator, który zmienia wszystko, to znaczy zmienia sposób świecenia, zmienia sposób prowadzenia kamery. W związku z tym, że zmieniają się te dwie rzeczy, zmienia się już wszystko, bo już dźwiękowiec musi inaczej pracować, jeśli chodzi o mikrofony, ponieważ jest to inny sposób, prawda? Przedtem było świecenie bezcieniowe, na przykład, a teraz zaczynamy świecić cieniami, więc już jest natychmiast inna praca dla dźwiękowca, który staje przed nowym, malutkim wyzwaniem. W związku z tym, że jest jakiekolwiek wyzwanie, to już zaczyna być interesujące. W innym wypadku to jest, jestem przekonany, żeby się zrobiło tak, to się często mówi, że po prostu jak się zna operatora, to już można powiedzieć, że w podłodze już są dziury od statywu, po prostu tu jest dziura od statywu, tam i tam, bo po prostu on zawsze tą kamerę tam postawi, po prostu. Tam już są w dywanie dziury. Ponieważ zmienialiśmy operatorów, nie było dziur w dywanie, bo po prostu każdy z nich przychodził z inną metodą, z innym sposobem, z innym stosunkiem w ogóle do tej całej sprawy. A niezależnie od tego jeszcze istniało coś takiego, co było dobre akurat w tym wypadku, jak malutki konkurs. No, każdy z nich chciał być troszkę lepszy od kogoś innego, prawda? Czy był ten najlepszy?
Nie, to znaczy oni między sobą takie mieli poczucie, że muszą być troszkę lepsi jedni od drugiego. Co jest zabawne, wie pani, to w sumie to, że mimo, że to byli tak różni ludzie, o tak różnym, na, tak różnym temperamencie i różnym doświadczeniu i różnym, w ogóle różnym, generalnie różnym stosunku do sposobu opowiadania w filmie, bo każdy ma przecież troszkę różny stosunek do tego, to w sumie te zdjęcia są przecież bardzo podobne. Tak. Mimo, że każdy z nich miał wolność, znaczy ja nikomu z nich nawet nie mówiłem o tym, jakie miał obiekty wkładać do kamery, już nie mówiąc o sposobie świecenia, to była właśnie ich sprawa. Ja w ogóle nie jestem człowiekiem, który zagląda do lupy, nie patrzę do lupy. Wprawdzie wiem, jak wielki, duży mamy portret, jeżeli kamera stoi tam, a obiektyw, jak tutaj, a obiektyw jest tam, nie wiem, 50 mm, to mogę pani dokładnie pokazać, jeśli się pomylę, może o pół centymetra, jaka jest wielkość planu, a jak powiem pani, że tam jest 35 mm, to też pani to określę i może się znowu pomylę o tyle, nie więcej. To wszystko wiem, ale oczywiście nie zaglądam do lupy. Z tego tak naprawdę oni mieli dosyć dużą wolność. Mogli naprawdę tak opowiadać, jak chcieli. To mi zresztą, na to zresztą zawsze czekam, żeby ludzie coś opowiadali tak, jak mają ochotę. To jest zawsze ciekawe. Może być ciekawe. Nie jest, ale może być. Powiedział pan, że odcinki Dekalogu do pewnego stopnia wyglądają tak samo. Znaczy, że są opowiadane w podobny sposób. Mm-hmm. To prawie nie oznacza, wie pani, że gdzieś w scenariuszu jest zapis ruchów kamery, chociaż on nie jest w ogóle napisany. Mm-hmm. Jest zapis sposobu świecenia, jest i zapis sposobu opowiadania, chociaż ja właściwie prawie nigdy nie używam w scenariuszach słowa kamera. To znaczy, żeby określić, co robi kamera lub gdzie stoi kamera, nigdy tego nie piszę. Uważam, co niepotrzebne. Nie piszę też nigdy scenopisów, czyli tego, co się kiedyś nazywało w Polsce scenopisem, a co się nazywa po amerykańsku w kazie storyboard. Tego nigdy nie robię. Nigdy nie, i to od wiele lat temu już tego nie robię. Więc w scenariuszu nie ma słowa o pozycji kamery, a widocznie jednak jest tam, poprzez zapis literacki, jest tam uwzględniony sposób opowiadania. I ten sposób opowiadania operatorzy intuicyjnie odbierają, chociaż go tam wcale nie ma, w sensie formalnym. Formalnie nie istnieje tam słowo kamera. Przypuszczam, że nie ma ani razu w odcinkach Dekalogu, w żadnym filmu Dekalogu nie ma słowa kamera. Kamera fotografuje to i tamto, kamera opowiada w taki i taki sposób. Kamera wjeżdża do pokoju. Nie jest tak napisane. A mimo to gdzieś informacje na temat zachowania się kamery wobec bohaterów muszą być, skoro wszystkie prawie filmy są dość w sposobie operowania do siebie podobne. Operatorzy mieli różne temperamenty, różne doświadczenia, różny gust i mieli wolność. Dużą wolność sfotografowania tak, jak sobie życzą. Mhm. Jak powiedział, każdy z filmów Dekalogu jest dość w sumie do siebie bardzo podobny stylem wizualnym. Na to składa się też fakt, że bohaterowie niespodziewanie jakby pokazują się w różnych filmach Dekalogu, dając tym samym jakby efekt ciągłości narracji. To jest właśnie sprawa o której pani mówiłem, to znaczy to że pewne prawa serialu próbowaliśmy przenieść do cyklu, prawda? Czy też próbowaliśmy sformułować te prawa cyklu, które korzystają z doświadczeń serialu. Mhm. Tak dokładnie. Ale czy nie powoduje to, nie wywołuje to wrażenia takiego, że Dekalog mógłby w sumie być czas akcji nie jest ważny, miejsce akcji w tym wypadku osiedle jest w sumie nieokreślone. Tak. Znaczy, z perspektywy widza angielskiego, oni nie mają tego poczucia, że to jest Polska, że to jest konkretnie mentalność polska, osiedle ursynowskie. To nie jest osiedle ursynowskie akurat, to jest osiedle na dzikie, jeżeli pani zna to osiedle. Byłam przekonana, że to było na Ursynowie. Nie, to właśnie nie jest na Ursynowie robione. Nie, jest bardzo też określonych powodów fotograficznych. Mianowicie osiedle na Ursynowie, jak pani zna Ursynów, jest takim rozlazłym osiedlem bardzo, prawda? Wszystko się tak rozchodzi. Jest duże, są jakieś takie przestrzenie, prawda? I nie można nigdy zbudować zamkniętego kadru. Znaczy nigdy, pewnie można, ale trudno jest zbudować zamknięty kadr. Myśmy specjalnie się przynieśli na dziką, traktując to jako taką podstawę naszą. To wcale nie znaczy, że wszystkie zdjęcia były tam robione, to nie ma znaczenia, ale chodziło o charakter. Ponieważ osiedle na dzikie jest zbudowane w jakimś stopniu dużo bardziej tak jak przedwojenna zabudowa, to znaczy doby zamykają horyzont. Jeżeli pani pamięta to osiedle, jeżeli pani je zna w ogóle, to te doby są jakoś tak poustawiane, w taki sposób, że właściwie prawie, że wszędzie, gdziekolwiek się pani znajdzie z kamerą, można zamknąć kadr.
Zamknięcie kadru z kolei powoduje takie poczucie, że właśnie nie ma dokąd uciec, prawda, z tego miejsca. Bo jeżeli ma pani przestrzeń, to zawsze może pani uciec, prawda? Tak jak Amerykanie fotografują swoje ogromne przestrzenie. Albo w filmach drogi, albo w westernach, albo w jakichkolwiek innych. Zawsze jest poczucie wolności, że można gdzieś uciec, ponieważ jest ogromna przestrzeń. Mhm. Wszystko jedno, czy ta wolność, czy ta wielka przestrzeń, to oznacza to, że można na tej pustyni umrzeć z pragnienia, prawda? Albo zamarznąć. Ale można uciec. Zamknięcie kadru powoduje poczucie takiego zagęszczenia, konieczności bycia w tym miejscu. Takie daje to poczucie, zupełnie podświadome oczywiście, ale takie poczucie daje. W związku z tym staraliśmy się znaleźć takie osiedle, dlatego właśnie jest to osiedle na dzielnej, czy na dzikiej chyba. Dzikiej czy na dzielnej, zaraz zobaczę adres, bo akurat mieszka tam jeden koleżka, więc zaraz pani powiem dokładnie, jak to się nazywa. Dzika. Pan, że ma pan silne poczucie bycia Polakiem, że Polska ma bardzo duży wpływ na pańską twórczość. Czy Dekalog rzeczywiście odzwierciedla pańską narodowość? Czy pani, ja uważam, że to w ogóle jest nieważne, prawdę mówiąc. W ogóle nie widzę takiego problemu. Nie widzę powodu, żeby się specjalnie nad tym zastanawiać, że to jest, czy ja jestem Polakiem. Oczywiście, że jestem Polakiem, ponieważ nie mogę być nikim innym i nigdy nie będę nikim innym, żebym nie wiem, jak się starał. Zawsze będę Polakiem, ponieważ tu się urodziłem, tu się wychowałem, tak, książek się naczytałem w tym języku, a nie w innym, prawda? Przeżywałem razem z tym całym krajem różnego rodzaju jego kłopoty. I oczywiście to jest jasne, że to wszystko w sobie mam. Tego nie można się pozbyć. Dekalog jest definitywnie dziełem Polaka. To nie ma znaczenia. To nie ma żadnego znaczenia, ponieważ Polak jest do tego momentu Polakiem w negatywnym sensie tego słowa, kiedy myśli, że jest pępkiem świata, kiedy myśli, że jest najważniejszy na świecie, co bardzo wielu Polaków ma to poczucie niestety, prawda? Przy całej zaletach takiego poczucia, które daje pewną dumę narodową i pewną taką tęsknotę do wolności i tak dalej, i tak dalej. To poczucie oczywiście ma także szereg negatywnych konotacji, takich jak właśnie zaściankowość, prowincjonalność, niewidzenie sąsiadów, niewidzenie tego, że gdzie indziej jest może, my bardzo lubimy, żeby nam było dobrze, prawda, ale tak naprawdę to kochamy, jak nam jest źle, więc niewidzenie tego, że lubimy, niewidzenia tego, że gdzie indziej może być gorzej albo lepiej. To daje takie niestety właśnie poczucie kompletnej prowincjonalności, więc myślę, że z tego akurat ja się bardzo dawno pozbyłem. Znaczy ja bardzo dawno zrozumiałem, że ludzie na całym świecie, niezależnie w ogóle od rasy, niezależnie od poglądów, niezależnie od wszystkiego innego, także i stopnia bogactwa, wszystko jedno, mają właściwie ciągle ten sam jeden, jedyny prawdziwy problem. I w momencie, kiedy to się zrozumie, to już wtedy nie ma znaczenia, czy kamera stoi w Warszawie, czy kamera stoi w Londynie, czy kamera stoi w Johannesburgu, to jest naprawdę wszystko jedno. Także to nie ma nic wspólnego z tym, czy to jest polskie, czy nie polskie. To jest polskie, ponieważ zostało podane za polskie pieniądze. No to jest polskie, jeżeli pani tak chce o tym rozmawiać. Ale jeżeli się o tym rozmawia na troszkę wyższym poziomie, powiedzmy, i się zastanawia człowiek, czy może się zdarzyć, że w Nowym Jorku jakaś pani będzie miała takie same problemy, jak na przykład bohaterka Dekalogu 2, która rodzi dziecko nie swojemu mężowi i nie wie, czy je urodzi, czy jej nie urodzi, to mogę pani zaręczyć, że w Nowym Jorku ludzie dokładnie mają taki sam kłopot. Taka kobieta będzie miała dokładnie taki sam kłopot jak w Warszawie. I taki sam kłopot będzie miała kobieta w Tokio. To jest naprawdę wszystko jedno. Thank you.
przeczytałam już raz w jednym z pańskich wywiadów, że podczas pracy nad Dekalogiem myśleliście panowie, pan i pan Wisiewicz, dużo nad pytaniami egzystencjalnymi, co to jest szczęście, co to jest miłość, no tak. Co to jest wolność. Tak, tak. Czy uważa pan, że istnieje jakaś uniwersalna moralność, czy też istnieją wiele zrealizowanych do poszczególnych osób i czasów? Nie, ja myślę, wie pani, że naprawdę ludzie z grubsza biorąc wiedzą, co jest dobre, a co złe, jeżeli to pani nazywa moralnością. Ja w ogóle nie lubię słowa moralność, jak pewnie pani też przeczytała w wywiadach, bo to po prostu mnie zawsze mi się wydaje, że to po prostu lokowałoby mnie, gdybym się na takie słowo godził, lokowałoby mnie w pozycji moralisty, czyli człowieka, który wie. Otóż ja jestem człowiekiem, który nie wie. Który nie wie dokładnie i w związku z tym raczej zadaje pytania niż daje odpowiedzi, bo po prostu odpowiedzi nie znam, pytania znam z grubsza biorąc, odpowiedzi nie znam. Wobec tego nie zajmuję się moralnością, tylko raczej etyką, co jest, wydaje mi się, i troszeczkę szersze i unika się tego, co się nazywa moralizowaniem po polsku. Chyba po angielsku też pani może tak powiedzieć, prawda? Moralizowaniem, czyli dawaniem nauk, pouczaniem, dawaniem wskazówek i mówieniem, co jest słuszne, a co jest niesłuszne. Ja myślę, że każdy człowiek ma gdzieś w sumie w sobie jakiś taki barometr, który mu pokazuje, gdzie jest prawda, gdzie jest kłamstwo, gdzie jest dobro, gdzie jest zło. I że w gruncie rzeczy ludzie się tym kierują, jeżeli tylko mogą. Bardzo często nie mogą, ponieważ po prostu są w takiej sytuacji, że nie mogą, ale jeżeli tylko mogą, to się tym kierują. Czy znalazł pan odpowiedzi na to pytanie? Nie, ponieważ wiem, że ich nie ma. Nikt ich nie znalazł. Nikt ich nie znajdzie. One są ciekawe tylko dlatego, że nie ma na nie odpowiedzi.